Herb miasta, znak charakterystyczny dla każdej miejskiej wspólnoty samorządowej. W przypadku Czeladzi wiele razy zmieniany, tylko w ostatnich 20 latach dwukrotnie. Jak w świadomości Czeladzian funkcjonuje ich miejskie godło? Ale nie opiszę go panu. Na pewno jest rozpoznawalny dla mnie, ale w tej chwili go panu nie opiszę w szczegółach. Trudno powiedzieć, jest taki mur od dołu, a dalej już nie pamiętam. Tak ogólnie to nie wiem. A jak wygląda? Właśnie. To jest taki niebieski zamek, taki zbudowany. Od spodu woda płynie. No chyba to. Niepełna wiedza Czeladzian jest po części usprawiedliwiona. Herb w obecnej formie wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej dopiero 2 lata temu. Czas krótki wobec historii, która wiąże się z jego powstaniem. Czeladź szczyci się herbem od wieków. Najpierw quasi herbem, jak gdyby herbem, chociaż to była pieczęć, to był wizerunek świętego Stanisława, biskupa męczennika, do czasu, kiedy król Stanisław August Poniatowski, wydając przywilej dla miasta Czeladzi w 1792 roku, nie nadał herbu właściwego. Właściwego jednak nie do końca zgodnego z zasadami sztuki heraldycznej. Nawiązujący do herbu z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzedni herb miasta nie spełniał wymogów Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poprzednie herby miasta nie spełniały wszystkich warunków, jakie stawiane są przed herbem. Przede wszystkim nie były one zgodne z zasadami heraldyki. Ten herb uchwalony w 2007 roku wszystkie takie zasady już spełnia, w związku z tym jest herbem w pełnym tego słowa znaczeniu. Błękitny kolor tarczy nawiązuje do historycznych granic Czeladzi. Kolor biały symbolizuje wolność, kolor błękitny u dołu herbu odnosi się do Brynicy. Na dzień dzisiejszy ten herb jak wygląda, to mi się wydaje, że on właśnie bardzo dużo zawiera tego kompromisu, tolerancji, nie naruszając żadnych chyba uczuć ani ze strony, prawda, historycznej przynależności do biskupów krakowskich i do księstwa siewierskiego, a jednocześnie do Śląska. Ale herb to nie tylko historia, to również teraźniejszość i przyszłość miasta. Obie związane z marketingową promocją Czeladzi. Miasto posiada nie tylko herb, ale i logo. Oczywiście jest ono funkcjonuje i herb, i logo, przy czym herb jest używany w sytuacjach bardziej oficjalnych, tam gdzie jest to wymagane. Logo jest bardziej właśnie takim znakiem marketingowym. No ale trzeba pamiętać o tym, że żadne miasto bez herbu się obejść nie może i jest on tutaj też wyjątkowo potrzebny. Występuje on wszędzie tam, gdzie występować powinien. Staramy się go na różnego rodzaju publikacjach umieszczać. Wisi przed samym urzędem, na fladze. Także myślę, że jest już rozpoznawalny, a w jak dużym stopniu? Nie ulega wątpliwości, że na wysoką rozpoznawalność potrzeba czasu. 2 lata wobec 750-letniej historii miasta to naprawdę niewiele. Zanim nowy herb zakorzeni się w świadomości mieszkańców, zapewne jeszcze wiele wody upłynie w herbowej rzece.